Witam Was w kolejnym odcinku z Alfa HC. Niedługo nastąpią duże zmiany, ale o tym... Dowiesz się w swoim czasie! W poprzednim odcinku przez przypadek wywołaliśmy najazd. Nie wiedzieliśmy, jak działa ten system najazdów, ponieważ zrobiliśmy sobie przerwę od Minecrafta mniej więcej 2 lata, żeby wrócić z nową energią, już nie na serwery z gildiami, a na takiego hardcora bez pluginów. No i cóż, najazd, my w żelaznych setach, to nie był dobry pomysł. Leci do mnie to coś! Uważaj! Tu 3,5 serca zabieram. O kurde! Uderzył mnie logam! No. O, uważaj, co wezwał. Palecą do ciebie! Na disconnect padłam, czy nie? Nie. Mam pół serca. Jak te duszki, tych się nie da trafić, kurde. Dostałem hita! Dostałem hita! No i ładnie. No i to jesteśmy załatwieni. Wiesz, że to jeden hit. Ja nie wiem, jak ty chcesz to zrobić, jak to zajmowało mi 2 hity i ja mam pół serca. Tak rozlała się woda. Jestem. Uciekam. Goni mnie tu coś! Goni mnie. Czekaj, on jest daleko. Kurde, co goni cię! Logłem. Leci coś do mnie! Coś do mnie leci! Do góry, uciekaj! Kurwa, podniosło się wszystko! Spierdalaj! Widzę. Kurwa, zajebało mi coś. Logaj. Nie, jestem daleko, czekaj, jestem daleko. Coś mnie goni, kurwa. One nagle wszystkie biegły. Logam, bo mnie goni ten. Ale finalnie udało nam się wygrać ten najazd. Co prawda nie dostaliśmy efektu Hero of the Village, ale zdobyliśmy aż 3 totemy. Co przy trybie gry na hardkorze i naszych żelaznych setach było zbawienne. Totem! Mam totem, widzę totem. Do łapy od razu. Drugi totem! Ile tu jest totemów? Drugi totem! Trzeci! Totem! Tak. Totemy! Co ty pierdziłeś? Idę tam. Chodź, tu mam 3 totemy. Bierz do łapy od razu. To wygraliśmy najazd. Po najeździe udało mi się robić seta i farmę żelaza. O, trafiłem. Kolejny się rozmnożył. Gdy już zrobiliśmy sobie diamentowe sety, wypadało udać się po netheryt i tak też zrobiliśmy. Szybko w netherze znaleźliśmy bastion, który nie był łatwy. Mogliśmy wziąć ze sobą jakieś potki, ale nie zrobiliśmy tego. Tak, to jest bastion. Ulala. Ty powinnaś... O, ja cię widzę tam daleko. O, tam jest ten z grzybkami, to tam warto będzie też pójść, ale ja już się wgryzam w bast. O fuck, wrzucił mnie! Logam! Co się stało? Logłem, mam 4 serca. Poczekaj, ja wbijam. Dobra, zorałem. Nie zużyłem totemu. Dobra, HP regeneruje. Na 4 sercach parku i easy. Szybko robisz mi streama. Nagrywa, no już ci robię. No i tak zakręciliśmy się w tym netherze, że zabrakło nam jedzenia. Ja myślałem, że Katrina ma sporo jedzenia, więc gdy mi się ono kończyło, to czekałem, aż ona do mnie przyjdzie. A gdy przyszła, powiedziała to. Szkoda mnie. No zabiłem go, zabiłem. No i czemu ty HP nie regenerujesz? Bo nie mam czym. No to czemu nie mówisz, że nie masz czym już? Ile ci brakuje głodu, punktów głodu? 1, 2, 3, 4, 5. Ha, to zarąbiście, to ja mam ostatnie ten. I tak znaleźliśmy się w jednej wielkiej, ciemnej dziurze. Do portalu mieliśmy dość daleko, co prawda tylko kilkaset kratek, ale teren był trudny przez wielkie jeziora lawy, więc nie dało się szybko wrócić, więc poszedłem polować na netherowe świnie. To nie wiem, ty musisz chyba lognąć, a ja tego, ja szukam świni tutaj, tej takiej
do zabicia. Udało mi się zebrać trochę jedzenia i zaczęliśmy wracać do portalu. A jako, że była to dość późna godzina, to byliśmy zmęczeni, rozkojarzeni i nie obyło się bez akcji. Emocje jak na grzebobraniu. 24. Muszę iść spać, bo do dentystki muszę. A właśnie, no. Bez kappy. Bez kappy. Wejdziemy do portalu kurwa, i... Kurwa, minuta. Szybciej. O kurwa. Logaj. Nie mogę. Refila mam. Jem refila. Jestem gdzieś pod ziemią, ale wypłynę chyba. Płyn. Jesteś... Już wypływam? No. Nie wiem, gdzie ja... Nie mam żarcia, a mnie bije. Jestem tu i... 3 serca mam, kurwa! Jezus, 2 serca, dobra, 2 serca. Daj mi żarcie. Zagadałaś mnie tą twoją dentystką. Ale się chyba... Tak, jestem w tunelu, jestem w portalu. Ja już się dokopałem. Tylko gdzie ja jestem? O, w naszej farmie. Ho, skrzyneczki. Jeje swoje. Żaro. Oczywiście pusto, nie ma żarcia nawet. Jem jabłka, kurwa. Na dobranoc Katrina zostawiła mi otwartych wieśniaków, które zostały zakażone przez zombie i musiałem je odtruć, żeby nie znikły. Po odtruciu dały mi zniżki, więc trochę z nimi pohandlowałem i trafiłem na, uwaga, najrzadszego villagera w grze. Tak, dlaczego najrzadszego? Dlatego, że najcenniejszy villager to ten sprzedający książkę Mending, dlatego, że nie da się tego zaklęcia zdobyć z enchantowania, tylko od villagera w skrzynkach albo łowiąc. No ale są na to bardzo małe szanse i trafiłem tego villagera, więc kupiłem od niego na zapas wiele takich książek i druga książka, jaką będzie sprzedawał, trafiła mi się również Mending. Jeden villager sprzedający 2 Mendingi. Nice. Na następny dzień wspólnie z Katriną wybraliśmy się do farmy żelaza, gdzie nafarmiło się tego żelaza kilka skrzynek i posprzedawaliśmy je villagerom, żeby odrobić wydane emeraldy. Potem wybraliśmy się po ryby, które będą potrzebne do zrobienia farmy prochu, bo trzeba tam mieć oswojone koty, które odstraszają creepery, które wpadają do dziury, giną i upuszczają proch do hopperów. Dobra, to ja idę łowić. A co, masz tylko jedną mękę? Dwie. Tutaj. Chodź. Idziemy łowić. To znaczy, ile... I masz tą gorszą. Aha. Właśnie nie, w sumie one są na równi, bo moja ma też, ma Breaking 3 i ma Luck of the Sea 2 i Lure 2. No, to fajne na tylko, równi, no. Tylko, tak byś powiedział, ale, Kill of F is no dobrze, ale Fortuna i ale Abry. Przeczytaj sobie, co te enchanty dają, bo jeden zwiększa o tam chyba 2% na rybę, zmniejsza na rzecz, a drugi zmniejsza na rzecz. Serio tak działa? Ja myślałam, tak. Że one po prostu dają więcej. Jeden zmniejsza na to, daje więcej na to, a drugi zwiększa na to, zmniejsza na to. A to dziwne. W sensie zawsze myślałam, że po prostu... No, a jak masz, załóżmy 100%, tak? I masz 10% na jedno, 10% na drugo, 80% na inne, no to jakim cudem możesz zwiększyć jedno, a drugie się nie zmieni? Na logikę. Dobra, zagięłaś. Ej, przecież tu ryby pływają. Zobacz. Je można zabić i to dropi. Ja mam lootinga? Tak, looting. A on tu zwiotka, coś ci tutaj. I mam... A, to mają być takie znaki, gdzie płynąć. Robiłeś znaki? No. O, już mam 4 ryby. Dobra, my jesteśmy łby, przecież tu ryby pływają sobie.
O ja pierdolę!